Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Już jest nowy numer gazety lokalnej. W numerze m.in. z rodziny zastępczej na bruk matka kontra urzędnicza machina. Karkuwa na wolności, śledztwo w toku. Oznaka ubóstwa czy kradzież, podbierają używaną odzież. Tajemniczy napad czy zwykłe zasłabnięcie. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna, blisko Twoich spraw, cena złoty 99. Prezydent miasta Kutno zaprasza na rodzinny zawrót głowy, czyli festyn z okazji Dnia Dziecka. W tym dniu tradycyjnie do Kutna zawita moc atrakcji i dużo dobrej zabawy. 31 maja, Stadion Miejski w Kutnie, festyn z okazji Dnia Dziecka. Ruszamy o godzinie 10. Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs, zapraszam na lokalne wiadomości dnia. Dziś mamy czwartek, 28 dzień maja, a imieniny obchodzą Emil, Ignacy, Maria i Wiktor. Ruszył 21 przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych Łapa. Od dziś do niedzieli w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury zobaczyć będzie można prezentację w wykonaniu czterech grup wiekowych. Dzisiejszy dzień oczywiście należał do przedszkolaków. Swoje zdolności aktorskie pokazywały na deskach sceny Kutnowskiego Domu Kultury przedszkolaki z Bajki, Calineczki, Promyczka i Niezapominajki. Finał i wręczenie nagród odbędzie się 31 maja o godzinie 11:00, rzecz jasna, w Kutnowskim Domu Kultury. W przyszłym roku do sprzedaży wystawiony zostanie współczesny model legendarnej syrenki. Projektanci i konstruktorzy AMZ Kutno właśnie przeprowadzają badania i testy 5 prototypów auta. Drugim z udziałowców jest firma farmaceutyczna Polpharmex. Pomysł na stworzenie współczesnego wcielenia kultowego pojazdu narodził się w 2012 roku. Na chwilę obecną twórcy starają się o homologację, którą najprawdopodobniej uda się uzyskać jeszcze do końca tego roku. Przewiduje się, że początkowo produkowanych będzie od 300 do 500 aut rocznie. I zmieniamy nieco temat. Komisja rewizyjna uznała dwie skargi mieszkańców powiatu kutnowskiego na działania Powiatowego Urzędu Pracy. Chodziło o sprawy bezrobotnych, którzy zdaniem PUP-u skorzystali z dotacji, lecz nie dopełnili warunków umowy. W przypadku obu spraw prowadzone były wieloletnie postępowania. Decyzje Urzędu Pracy były niejednokrotnie uchylane przez wojewodę łódzką. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kutnie pokazało projekty bloków, które powstaną wkrótce na działce po Stadionie Czarnych, między ulicami Matejki i Siemirackiego. Nowe domy wielorodzinne swą bryłą nawiązują do budynków, które już przy ulicy Siemirackiego stoją. Są jednak na wskroś nowoczesne i projektowane przede wszystkim z myślą o osobach młodych. Mocno przyspieszyliśmy sprawę tej koncepcji zabudowy tego Stadionu Czarnych, bo to się najbardziej kojarzy mieszkańcom miasta. Ponieważ dochodzą nas słuchy, tak, że przyspieszono pracę nad wdrożeniem tego rozporządzenia o tych kredytach dla budownictwa społecznego. Będziemy zlecać dla pierwszego etapu wykonanie projektów, uzyskanie pozwolenia na budowę, bo dostałem informację taką, że kto będzie miał pozwolenie na budowę, to jest jakby bardzo zaawansowany i wtedy w pierwszej kolejności będą te promesy kredytu przyznawane. W
pierwszym etapie powstaną dwa budynki. Co ważne, projektowane osiedle będzie nawiązywać do sportowego rodowodu miejsca, w którym powstaje, czyli działki po historycznym boisku Czarnych Kutno. W środku planowanego osiedla powstanie boisko wielofunkcyjne. Rozmawialiśmy z prezydentem, że miasto by wzięło na siebie jakby koszty zagospodarowania terenów, powiedzmy zrobienie tego boiska, ewentualnie dróg dojazdowych, także no, będzie nam tutaj, miasto nas odciąży jakby od tych rzeczy. TBS by realizował tylko to budownictwo mieszkaniowe. Na wbicie pierwszej łopaty na placu budowy, który obecnie wykorzystywany jest jako skład krużywa przy remoncie ulicy Łęczyckiej, przyjdzie jeszcze poczekać. Najpierw TBS Kutno zamierza zakończyć trwającą budowę bloku przy ulicy Łokietka. Inwestycje związane z budową nowych parkingów w mieście ruszyły pełną parą. Często wiele kontrowersji jednak budzi wycinanie drzew po to, by stworzyć osiedlowy parking. Sprawdziliśmy, jak kutnianie odnoszą się do tego typu inwestycji. Samochodów w przeciągu lat przybywa, a to powoduje, że wolnych miejsc na dotychczasowych parkingach na kutnowskich osiedlach jest coraz mniej. Wiele inwestycji związanych jest właśnie z budową nowych parkingów. Czy kutnianie widzą potrzebę ich budowy? Potrzeba. Koło nas na Wilczej 3A nie ma parkingu, dlatego że twierdzą, że tam jakieś rury ciepłownicze przechodzą, nic nie mogą zrobić. To przecież są teraz takie różne zabezpieczenia, że mogą coś zrobić z tym, nie? No, a oni nic nie robią, nie wiem. No, przy blokach mogłoby być więcej, bo jest wąsko i ludzie nie bardzo mają gdzie parkować. No. A tak, no to przy takich większych sklepach czy coś, no to wystarczająca ilość jest. Nie, właśnie chodzi o to osiedlowe, bo jednak widać, że troszeczkę się ruszyło, zauważył pan to? A tak, tak, ruszyło się troszkę, z tym, że no nie wszędzie, przy niektórych blokach, no fakt, że nie bardzo jest miejsce, gdzie można by parking zrobić, bo to, a to drzewa, a to trawniki. No ale ostatecznie mogłoby być więcej, bo samochodów nam przybywa. Niektórzy mają po dwa. Czy pan myśli, że w naszym mieście jest wystarczająca ilość parkingów na osiedlach? No wie pan, na pewno nie, no ale to by trzeba było w jakiś inny sposób rozwiązać, gdzieś na jakichś takich może terenach wolnych od tego, bo z drzewami to jest problem, no usychają stare drzewa, nowych nie ma. Ale generalnie jest mało parkingów. No jest, to jest fakt, no przybywa tych samochodów, bo kiedyś w jednym bloku był jeden samochód, a teraz w jednym mieszkaniu są 2-3 samochody, nie, to jest normalne, no. A ostatnio koło mojego bloku postawili nowy parking i mam obok pocztę w bloku, więc zdecydowanie lepiej, bo wcześniej musieli czekać, aż ktoś odjedzie, więc zdecydowanie to jest postęp dla Kutna. No właśnie, bo buduje się sporo tych parkingów, tak dalej musimy działać? Zdecydowanie chyba tak. Jeszcze kilka rzeczy w ogóle powinno powstać w Kutnie, nie tylko parkingi, ale to też jest ważne, moim zdaniem. No właśnie, na przykład co jeszcze w Kutnie jest potrzebne? Zdecydowanie hala widowisko-sportowa. Wczoraj po południu wyłoniony został nowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Starostwo powiatowe w Kutnie ze względów formalnych nie ujawnia jednak jeszcze jego nazwiska. W decydującą fazę wszedł też konkurs na pełnomocnika starosty do spraw pacjenta. Choć postępowanie konkursowe zakończyło się wczoraj, to starostwo powiatowe w Kutnie stara się utrzymać nazwisko nowego dyrektora w tajemnicy. Tłumaczy to względami formalnymi. Potwierdza jednak fakt, że został on wybrany. Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, polegające na tym, że zaproszono na rozmowy dwie kandydatki w zasadzie, te, które przeszły tą procedurę formalno-prawną. Wczoraj odbyły się rozmowy z tymi kandydatami, no i komisja wyłoniła kandydata, którego pozytywnie zarekomenduje panu staroście, który być może jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro podejmie stosowną decyzję tak o powołaniu nowego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Nazwiska nie możemy zdradzić z tego względu, że no, najpierw chcielibyśmy, żeby starosta się zapoznał, a z tego co wiem, to jeszcze ta informacja do starosty nie dotarła i dopiero kiedy starosta podejmie decyzję, taką oficjalną informację podamy. W kuluarach wymienia się jednak nazwisko Małgorzaty Kochańskiej jako nowego dyrektora PUP. Wczoraj otwarte zostały również oferty kandydatów zainteresowanych stanowiskiem pełnomocnika starosty do spraw pacjenta. Dzisiaj zebrała się komisja konkursowa. Przypomnę Państwu, że
pełnomocnik do spraw pacjenta to nowa instytucja, czy nowa funkcja w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Ostatecznie wpłynęło 6 ofert, które zostały zweryfikowane. Z tego co wiem, dzisiaj jeszcze trwają właśnie takie prace pod względem formalno-prawnym i w momencie, kiedy zostaną wyłonione te osoby, to zostaną one zaproszone w przyszłym tygodniu na rozmowy kwalifikacyjne, no i podamy wówczas do publicznej informacji, kto został pełnomocnikiem starosty do spraw pacjenta. O tym, jak dalej potoczą się losy obu postępowań, będziemy informować w kolejnych wydaniach Wiadomości Dnia. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Kutno radni miejscy za bezzasadną uznali skargę Krystyny Trojanowskiej. Kobieta, jak mówi, od lat pomieszkuje kątem urodziny wraz ze swoim synem, ponieważ miasto nie wywiązało się z obowiązku zapewnienia jej lokalu mieszkalnego. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Kutno radni skargę Krystyny Trojanowskiej uznali za bezzasadną. Przypomnijmy, kutnianka oskarża Urząd Miasta o to, że pomimo wyroku sądu z 25 lipca 2002 roku o bezwłocznym przyznaniu jej lokalu socjalnego, miasto wciąż takowego jej nie przydzieliło. Organ wykonawczy gminy miejskiej Kutno w sposób rażący lekceważy wyrok sądu, a kolejne odpowiedzi na moje pisma dotyczące przydziału lokalu socjalnego stanowią jedynie przejaw arogancji tego organu. Co roku są bowiem prawie identycznej treści. Wydaje się, że jedynie zmieniano w nich kolejną datę. Wnoszę, aby Rada Miasta Kutno przyjrzała się działalności tego organu w zakresie gospodarki lokalami socjalnymi i spowodowała wykonanie prawomocnego wyroku sądu. Komisja rewizyjna uznała skargę za bezzasadną, gdyż w dniu 3 grudnia 2003 roku Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Kutno wskazała lokal znajdujący się przy ulicy Mickiewicza do dyspozycji Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie celem realizacji umowy określającej zasady przekazywania lokali na rzecz RSM Pionier w Kutnie na potrzeby eksmisji. Na podstawie decyzji Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Kutno ówczesny zastępca prezydenta miasta Kutno pan Krzysztof Komorowski podpisał w dniu 26 kwietnia 2004 roku skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny położony w Kutnie przy ulicy Mickiewicza. Wyżej wymienione czynności Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kutno uznaje za wypełnienie przez miasto Kutno obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 30 lipca 2002 roku. Lokal został przydzielony, został przekazany do dyspozycji spółdzielni Pionier. Jakie są powody, że pani Trojanowska tam nie chciała, nie zamieszkała? Panie prezydencie, jeśli można by było. Pana rzecz się działa 11 czy 10 lat temu. No, trudno mi dyskutować w ogóle, dlaczego pani Trojanowska tego lokalu nie przyjęła. No, nie wiem dlaczego. Myśmy jako gmina, no, ówczesne władze, wyrok wykonały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lokal został podstawiony, a że ktoś z tego zrezygnował, z tego co wiem, to pani Trojanowska wymeldowała się wtedy, wyprowadziła się z lokalu zajmowanego spółdzielni mieszkaniowej Pionier, wymeldowała się w urzędzie, no i gdzieś tam zamieszkała, ale nie tam, gdzie lokal został podstawiony, no więc no, trudno nie dyskutować na ten temat, pani Trojanowska się na komisji nie pojawiła, więc trudno jest, najlepiej byłoby ją zapytać, no ale zgodnie. Niepełnosprawni nie muszą być zamknięci wcale w czterech ścianach tylko dlatego, że na ich drodze jest wiele przeszkód natury architektonicznej. Warto zwrócić uwagę na wiele projektów skierowanych właśnie do osób z niepełnosprawnością. Dziś sprawdziliśmy, co trzeba zrobić, by uzyskać dofinansowanie do windy. Osobom niepełnosprawnym, które mieszkają w bloku czy domu jednorodzinnym i mają poważne problemy z wyjściem na zewnątrz, przysługuje prawo do ubiegania się o instalację windy. Warto o tym pamiętać. Jeżeli to jest domek jednorodzinny, więc powinna się osoba sama ubiegać o dofinansowanie, złożyć u nas wniosek. Natomiast w przypadku, jeżeli to jest winda, która powinna być zainstalowana w budynku wielorodzinnym typu blok, więc konieczna jest również zgoda spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku osób niepełnosprawnych mieszkających w blokach windy najczęściej instalowane są na parterze bądź pierwszym piętrze, jednak pamiętać należy, że PCPR może dofinansować instalację, a nie pokryć cały koszt. Osoba maksymalnie może otrzymać od nas 95% wartości zadania. Musi przedstawić nam oczywiście odpowiedni kosztorys związany z instalacją tej windy. Trzeba się liczyć z tym, że koszt utrzymania windy
no też jest niemały, bo to są comiesięczne konserwacje. W związku z tym samo urządzenie jest dość drogie i instalacja i później utrzymanie tej windy. Szczegółowych informacji o terminach i zasadach składania wniosków udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka na stadionie Mosiru w Kutnie odbędzie się piknik rodzinny. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy? O tym w materiale filmowym. W niedzielę 31 maja na kutnowskim stadionie odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka. Imprezie Rodzinny Zawrót Głowy przyświecać będzie hasło Bezpieczeństwo, a na stadionie pojawią się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. W programie także pokaz pierwszej pomocy oraz quiz wiedzy o bezpieczeństwie. Tradycyjnie, jak co roku, na najmłodszych czekać będą liczne atrakcje, karuzele, dmuchańce, kącik malucha, malowanie twarzy i zdjęcia z maskotką. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami. O godzinie 16.30 rozpocznie się koncert kutnowskich talentów. Wystąpi również zespół pieśni i tańca ziemi kutnowskiej z programem Dziecko bezpieczne w domu, sieci na drodze. Ze wszystkich atrakcji będzie można korzystać za darmo w godzinach od 10 do 20. Zapraszamy. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa w serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody oraz na jutrzejsze wydanie Wiadomości Dnia, które jak co piątek poprowadzi dla Państwa Kamila Samojło. Dzisiejszej nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura w Kutnie 6 stopni Celsjusza, w Łowiczu 8 i w Łęczycy 10. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Jutro zachmurzenie duże, termometry wskażą 22 stopnie w Łowiczu, 20 w Kutnie i w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Jutrzejszej nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura w całym regionie 12 stopni Celsjusza, ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali.